miejscu właśnie tego zdarzenia z 2007 roku. I jak przybliżam miernik promieniowania elektromagnetycznego do telefonu, to zaczyna on wykazywać aktywność. Zresztą widzicie. To znaczy, że działa prawidłowo. Dobra, to teraz zrobimy sobie taki myk, że przejdziemy sobie tu po krzakach, okrążymy całe to miejsce i wyjdziemy tam. No to chodźcie. Zobaczcie, ja trzymam daleko, w takiej odległości powinno się miernik tego typu trzymać. No i idziemy się przejdziemy. Dosyć daleko trzymam od telefonu, a widać, że miernik cały czas wykazuje aktywność, że coś się dzieje. Dobrze, widzicie, ja się będę tu rozglądał. Po co ja ten film robię? Robię go właśnie po to, żeby zrobić takie zwykłe badanie terenowe, w którym wykażę, że tu nic się nie dzieje, a zasadniczy problem jest taki, że jednak coś się dzieje, chociaż małe wahnięcia pola się tu zdarzają. Powiem Wam szczerze, chodzi głównie mi o to, że po eksplozji tej kuli świetlistej w 2007 roku, to no potem tutaj dziwne zjawiska się zaczęły dziać przez jakiś tydzień czasu, a mianowicie wszystkie rośliny, które były na polanie, uschły. W cholerę, co się wywaliło i tyle. Zobaczcie, jesteśmy już naprzeciwko polany. Tu mamy drogę, która idzie do tamtego dębaka, a my idziemy dalej. Jak na razie nic się nie dzieje. Proste badanie, które ma wykazać, że pole elektromagnetyczne tu dalej jest i coś się tutaj dzieje. Może łażenie po takich krzakach nie jest za bezpieczne, biorąc pod uwagę, że mamy w Polsce żmije i inne takie dziwne rzeczy, ale powiem szczerze, dla moich widzów jestem w stanie połazić sobie po takich krzakach. Dobra. No i co tu się dzieje? Powiem Wam szczerze, no jeszcze nic. A cały czas trzymam urządzenie przed sobą. Ja sobie tutaj idę. Wy widzicie odczyty. Ja sobie zarówno obserwuję odczyty. No i okrążamy. Już jesteśmy z drugiej strony polany. Okrążamy dalej. I zobaczymy, co z tego okrążania wyjdzie. Cały czas mamy świecenie sygnalizacji na zielono, czyli że jest wszystko dobrze. Idziemy ścieżką pożarową, która idzie tam, i tak samo będziemy nią podążać. Przedrzeć się przez te hasze, to też nie jest nic. I słuchajcie. I z tej strony mamy bagno, i tam widzicie jest ulica. A my idziemy cały czas do przodu. Jesteśmy już z drugiej strony tej polany i idziemy cały czas do przodu. Po co ja Wam to pokazuję? Pokazuję Wam to po to, że robię proste badanie, które ma wykazać, że w tym miejscu coś się dzieje. A jak na razie nic się nie dzieje. Może i lepiej. Nie wiem, co tu się dzieje, chyba prosiaki tu łażą w nocy. No dobra. To więc zobaczcie. Wyszliśmy z drugiej strony polany. Czyli jesteśmy tutaj. Przejdźmy sobie do samej ulicy. Zrobimy ten sam test, tylko od strony ulicy. Będzie bardzo ciekawe. Po co ja to robię? No po to, żeby wykazać, że coś tu się dzieje. Tu jeszcze bagno, czyli jest fantastyk dosłownie. Cały czas trzymam i obserwuję, czy coś się dzieje. Każdy, kto się patrzy dookoła, będzie pomyśli, że jakiś wariat, psychopata czy coś tam, ale nie wiedzą, co ja robię, więc mają prawo do takiego. Nikt tam nie idzie, ktoś tam jedzie. Musimy zastopować.
Dobrze, nie jesteśmy przy samym bagnie, bo idę w miejsce, w którym kiedyś mi kolega opowiadał, że właśnie tutaj przed nami też widział, że coś było w lesie. To było w roku 2009 i to miejsce jest mi bardzo dobrze znane. No bo właśnie po tym, jak mój kolega to opisał, że tutaj też była taka świetlista, zielonkawa kula, nie wiem czy to był piorun kulisty, czy co to by nie było, to opowiada, że tu właśnie wszystkie drzewa zaczęły obumierać. No i co? No i nic, nic tu się nie dzieje. No ale nie mogę powiedzieć, że kłamie. Bo drzewa obumierają, zobaczcie. Drzewa obumierają, więc część tego, co on mówi, jest prawdą. A teraz wracamy na bagno. Więc wracamy teraz na bagno, które jest około niecałych 50 metrów stąd. Cały czas mam zapaloną zieloną lampkę, że wszystko jest w porządku, promieniowanie elektromagnetyczne jest w porządku. Wiem, że dużo ludzi wyśmieje ten film. Kolejne uschnięte drzewo. Potwierdza wersję mojego kolegi. Nie twierdza, że jest głupi, czy nie ma racji. On mówi prawdę, tylko pewne rzeczy się nie zgadzają, dlatego że nie występuje anomalia. A jak nie ma anomalii, nie ma problemu. Patrzę, czy ktoś tam nie jedzie, żeby kogoś nie sfilmować, żeby awantury nie było. Dobra, jesteśmy teraz na chodniku. Dochodzimy do bagna. Cały czas mam zielone. Czyli jest Gites Malines. Albo jak po mojemu luzi karpuźka. No dobrze, więc teraz będą, mogą Ford, gównolud. Pojechał amerykański Ford Mustang. Amerykańska technologia. Gówniana technologia. No dobrze, a teraz jesteśmy przy bagnie. I z tym bagnem, to jest to bagno. I z tym bagnem wiąże się cyrk. Nie no, że cyrk Monty Pythona, ale cyrk, bo tutaj z bagna zielona kula się wyłoniła i nie no, że wywaliła czy coś, tylko rozsypała się. Nie rozsypała się, tylko ona eksplodowała w powietrzu. I chodzę po tym bagnie. I słuchajcie, to bagno jest w Celestynowie na ulicy Reguckiej. No i co tutaj się? Nic. Kompletnie nic. Kiedyś słyszałem, że młode małżeństwo kupiło tą działkę z tym bagnem, chcieli to zasypać, tu dom pobudować, ale gmina się nie zgodziła i cyrki wyszły z tego. No, powiem wam szczerze, łażę po tym bagnie i łażę i nic, nic, nic się nie dzieje. Sprawdzam okoliczną roślinność, włażę nawet głębiej w to szambo, bez dna. No i tak naprawdę nic, zobaczcie, wszystko na zielono, brak aktywności elektromagnetycznej i innych takich rzeczy. Ja po prostu powiem wam tak, ja widziałem bardzo dużo razy UFO w swoim życiu. UFO, UAP, jakby to nie nazwać, i powiem szczerze, najbardziej fascynującym według mnie obserwacją, jaką miałem do czynienia, to było to, jak widziałem czarny trójkąt, który wisiał nade mną w lesie na polanie. A co było najlepsze, to ten trójkąt potem się zniżył do mojego poziomu i mogłem go dotknąć. I powiem szczerze, takiej faktury materiału nigdy w życiu nie widziałem, nie czułem. Tego nie da się po prostu opisać, bo to jest niemożliwe. Nawet aksamit nie jest tego, tej faktury jak tamto. I co jest najlepsze, ten czarny trójkąt był delikatnie ciepły. Delikatnie ciepły. To jest fascynujące. Teraz ktoś powie, pierdolisz to samo co inni, którzy rzekomo widzieli UFO, robisz to dla kasy i tak dalej, bo zawsze znajdzie się jakaś osoba, która będzie was krytykowała, powie, że pierdolicie głupoty, że jesteście jebnięci i tak dalej. Będzie próbowała za wszelką cenę was dyskredytować. Tak samo jak płaskoziemcy dyskredytują naukowców, którzy naprawdę mają rację. Ziemia jest kulą, a raczej sferą. Jest lekko spłaszczona na biegunach. Komuś jeżynki? Świeże, tegoroczne. Mniam? Mniam.
Zobaczcie, jakie piękne, dorodne jeżynki. Sprawdzimy sobie jeżynki. No, jeżynki nie wykazują aktywności. No. Ktoś pomyśli, ale idiota łazi po bagnie, kurde, z jakimś miernikiem, czegoś tam. Nic. Słuchajcie, nic. Jeszcze głębiej wejdziemy w ten szambo. No nic. No słuchajcie, tu nic się nie dzieje. Żeby nie było, słuchajcie, pokażę wam. Jestem na środku, a raczej przy drugim końcu tego bagna. I mamy nic. No więc teraz, jak jesteśmy tu, to udajmy się tam. Tam się da przejść? Chyba tak. Nie wiem. Może wezmę miecz świetlny od Obi-Wana Kenobi i wyrżnę sobie dziurę w tym bagnie. No dobrze, to chodźmy dalej, jak już jesteśmy. Nie no, wypadałoby dokładnie zmierzyć wszystkie odczyty. Panowie na rowerach przejechali. Odczyty, zobaczcie, nic się nie dzieje, cały czas cisza i spokój. No to teraz wypadałoby tam iść, ale moja praktyka podpowiada mi, żeby przejść przez to szambo kawałek jeszcze. Przypominam, że mamy tu szkła, cegły, wszystko dosłownie, więc chodzenie po tym bagnie jest dość ryzykowne, bo mogę wdepnąć na coś, czego będę żałował, więc sobie ostrożnie tutaj macam. Po czym chodzę, a chcę przejść przez nie po prostu po to, żebyście widzieli, że nie oszukuję i nie próbuję czegoś, wiecie, tam za rękawem ukrywać, że a tutaj podrzucę coś tam, że coś promieniuje, kurwa, i będą jaja. No nie, ja jestem uczciwy bardzo. Jesteśmy na tej ścieżce, którą szliśmy. I cały czas odczyt jest zerowy. O. I mamy bagno od tej strony i tu nic się nie dzieje. Idziemy dalej, bo ja nie odpuszczę. No i jesteśmy tu przy drodze i przy chodniku, no i idziemy sobie dalej. No i teraz jedziemy na całego, teraz grubo, bo idziemy w to miejsce, gdzie właśnie to się wszystko działo w 2007 roku. Zaraz ktoś pewnie powie, gościu robi to dla kasy, dla łapek w górę. Nie, nie musicie łapek w górę dawać pod tym filmem. Ja to robię po to, żeby udowodnić, że tu się działy takie rzeczy, że normalnie kopara opada. Ale po nich już nie ma śladu. Nawet liście nie wykazują żadnej aktywności. Nic, nic, nic. Miernik jest sprawny, sami widzieliście. Nic. No dobrze, bo zaraz ktoś powie, może to drzewo obok ten jest napromieniowane. No nic, zobaczcie, elektromagnetycznego promieniowania nie jest wykazywane. A to jest właśnie to drzewo, w którego połowie to wszystko się działo. I ta kula wyleciała z tych krzaków, a tam dalej jest dom. I jestem ciekawy, czy co z tego domu wyleciała, czy Bóg wie jedyny, co tu się działo. No i dobra, no zobaczcie. No i tutaj te wszystkie rośliny w 2007 po incydencie wyzdychały. Wszystko tu padło jak trupem dosłownie. No i nie licząc tego słońca, to dokładnie już wam mówię, mniej więcej w tej wysokości, mniej więcej powiedziałem, w tej wysokości ta kula wyleciała z tej strony, przemieściła się tu i mniej więcej centralnie w tym obszarze ona wybuchła i fala uderzeniowa, która powstała, to cisnęła mnie nieźle. Przejdziemy sobie tu jeszcze kawałeczek. Zobaczcie, żadnej aktywności i nic się tu nie dzieje, oprócz tego, że dziki tu łażą. Zobaczcie, nic kompletnie, nic się tu nie dzieje. Nawet w powietrzu. Więc mogę powiedzieć szczerze, że jeżeli coś się działo, to działo się dawno temu. A teraz nie dzieje się kompletnie nic. Ale jeszcze, żeby nie było, wrócimy kawałek. Bo ja się po prostu nie poddaję. Tamtą ścieżką pożarową przeszliśmy. Ale słuchajcie, tu jest jeszcze druga ścieżka, ale tam to nie warto iść, bo i tak nic nie wykażemy. Ale tu jest kolejna ścieżka. I tędy też się przejdziemy. No to idziemy tą ścieżką. Cały czas mam
w odległości 50 cm od telefonu wykrywać promieniowania elektromagnetycznego. Więc jeżeli coś by się tu działo, to będzie widać. No i tu mamy dom. Mogę pokazać tylko ogrodzenie, że jest. I tyle. No i z tych krzaków to wyleciała, tylko ja nie jestem pewien, czy z tego domu, czy z okolic tego domu. No i zobaczcie, dalej mamy nic. Nic tu się nie dzieje. No po prostu cisza. Nic, po prostu nic, słuchajcie, nic się tu nie dzieje. Po prostu jest cisza, cisza jak cholera. Nie ma to jak badania terenowe, zawsze człowiek na świeżym powietrzu, pooddycha, odtleni się i tak dalej. A przy okazji wyjaśni pewne niewyjaśnione rzeczy, których nikt nie chciał zbadać. No to kiedyś nawet w 2007 dzwoniłem do Janusza Zagórskiego i opowiedziałem mu tą historię, no to powiedział tylko tyle. Dobrze, cieszymy się pana szczęściem, proszę badać to zjawisko, a jak pan to zbada, to proszę nam wysłać wszystkie materiały. Czyli takie, że wiecie, ja to zbadam jak tępy debil, wyślę im wszystko, oni sobie przepiszą całą zasługę. Fantastik po prostu. To się nazywa zostać wydymanym. Więc ja to badam teraz, po latach. Drugi raz, bo wtedy też to zbadałem metodą po prostu wzrokowo-obserwacyjno-dedukcyjną. Tam już nie przejdziemy, bo za gęsto. Ale tutaj możemy jeszcze kawałek. No i mogę wam powiedzieć, kot. Straszny, przerażający kot. Jest tam. To kosmita. To nie jest kot, to jest kosmita. Pamiętajcie. Tam jest. Gdzie, 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 gdzie? Widzicie? Jest. To jest obca forma życia. Ja no żartuję. No i dobra. I dalej mamy nic. Jesteśmy przy ulicy Reguckiej w Celestynowie. I dalej mamy nic. Wyszliśmy do punktu, z którego przyszedłem, czyli z bagna. Kolejny raz kierujemy się tą samą drogą. 20 minut straconego czasu według niektórych, a według mnie bardzo ciekawe eksperymenty i rezultaty. To, że nic nie wykryliśmy, to nie oznacza, że nic się tu nie działo. Przyłożę mi do ziemi. Nic. Bardzo dobrze. Jakbym stanął przy transformatorze, żeby na czerwono było. Tam przy transformatorze jest promieniowanie elektromagnetyczne. A tutaj nic. 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 Więc widzicie, o czym ja mówię. Czyli nic tu nie pozostało z pierwotnego zdarzenia, które tu miało miejsce w 2007 roku. Powiem szczerze, może to lepiej. Bo ciekawie by było, gdyby teraz wystąpiły jakieś anomalie, w ogóle dziwne rzeczy. Już nawet nie mówię o tym, co by tu się nie działo albo działo, ale może i lepiej. Ale jak wam pokazywałem, w miejscu przyziemienia UFO też nie ma żadnych śladów, a jednak też tam coś się działo. A powiem wam tak, przejdziemy pod transformator, żebym od razu na filmie udowodnił, że miernik promieniowania działa prawidłowo. Czyli znowu trzeba przejść przez ten cholerny las. To od razu tą górkę zbadamy z tym lasem. Bo ja lubię ekstremalne wyzwania. Przy okazji pokażę na filmie, że miernik promieniowania jest sprawny w 100%. A nie kupiłem tylko go po to, żeby się nim pobawić, ale też po to, żeby wykluczyć pewne ewentualności, które mogą się pojawiać. Bo co innego latać z detektorem promieniowania jonizującego i sprawdzać.
A co innego latać z detektorem promieniowania elektromagnetycznego i badać? Więc ja wolę po prostu jak Spock latać z tym swoim tricorderem i sprawdzać wszystko. No i jesteśmy na tej słynnej górce przy ulicy Reguckiej w Celestynowie, haczącej z moją ulicą Podgórną, gdzie tu też się dziwne rzeczy kiedyś działy, ale to nie wiem, ktoś o tym mówił, nie mogę potwierdzić, nawet nie mogę zweryfikować, czy te informacje są prawdziwe, ale mówię, że coś się działo. No i tylko mogę powiedzieć tyle, że coś się działo, bo tak naprawdę nigdy nikt nic nie powiedział, słyszałem tyle, o ile. No i na tym zakończmy. To jest ta górka, gdzie tutaj rzekomo coś się działo, ale nie mogę tego naprawdę potwierdzić, bo nie wiem. No. I ja mam to do siebie, każdy mnie zna, to wie, że jeżeli czegoś nie wiem, nie jestem pewny, to o tym nie mówię. No i idziemy sobie dalej. Tymi krzakami. Jak widać nic. Nic. Kompletnie nic. Przejdziemy sobie tędyk. Przez te chaszcze. Przez te chaszcze. Czy tu coś się dzieje? No nie za bardzo. No nie za bardzo. Mamy tu pieniąg. Widzicie to? Tak, to jest ta padaka, która jeszcze chodzi na mojej ulicy. Ta padaka się nazywa transformatorem. Chce mi się tam iść, nie chce. Trzeba przejść przez krzaki. Ktoś tu chyba nasrał. I to krzakami. Dobrze, idziemy dalej. Wow. Fantastycznie. Nie ma tak się wwalić na dzikie róże. Ale dla mnie to nie problem. Bo mam buty z twardymi podeszwami, więc to nie jest problem. No i teraz się zadzieje magia. No i widzicie, wykazuje, że działa jak należy. Im bliżej, tym pole elektromagnetyczne silniejsze, czyli mamy wychwytywanie strat energii. I to nawet sporych strat energii. Więc tym samym pokazuje, że miernik promieniowania elektromagnetycznego działa jak należy. Im bardziej przybliżamy, tym bardziej się świecą wszystkie diody. Oddalamy się. Więc tu się kończy wyciek nadmiarowej energii. O, w tym miejscu już się zaczyna. Jak sami widzicie, przybliżamy się i już się dokładnie świeci na czerwono. Fizyka. Dobra, trzymajcie się.